drodzy, witajcie, z tej strony Ola. Odpalamy kolejny odcinek programu Miejska Lista. Dzisiaj jestem w niesamowitej euforii, jestem w szczęściu, ponieważ prosiłam, błagałam, zabiegałam, mówiłam: Esko, moja kochana, wy musicie do mnie, do mojego Bielska przyjechać, no i wreszcie się udało. Ale jak dobrze wiecie, w tym programie zawsze mam gościa, gościa, który mnie oprowadza. No dobra, nie będę was oszukiwać, ja dzisiaj też będę oprowadzać, ale wzięłam sobie do tego wszystkiego niesamowitą partnerkę, która też jest z Bielska i zna Bielsko doskonale. Kto to taki? Ta-da! Ta-da-da! Siemanko! Oto ona, czyli Gosia Andrzejewicz. Gosia, jak się czujesz w temacie Bielska Białej? Bardzo dobrze, no jak ryba w wodzie. Dokładnie, wychowałaś się tutaj? Tak, zgadza się. Ale wciąż spędzasz tutaj więcej czasu niż w stolicy. Oczywiście, ja tutaj uwielbiam w ogóle przyjeżdżać i jak tylko skończę swój program, no to będę z powrotem mieszkać w Bielsku. Fantastycznie. Podejrzewam, że za czasów Gosi i moich to właśnie tutaj na Placu Chrobrego chyba się spotykałaś najczęściej tak, ze znajomymi. Tak, no to jest taki kultowy, mogłabym powiedzieć, punkt, w którym z wszystkimi przyjaciółmi się umawiała. No bo to jest jeden z takich najważniejszych, że tak powiem, placy. My mamy aż cztery takie teoretycznie rynki, place, zwał jak zwał. W tle jeszcze zamek Sułkowskich, ale chciałam jeszcze na chwilę wrócić do tej fontanny, bo jeśli chodzi tam o tych gagatków, co tam tak tą wodą sikają, to jeszcze taki jeden gagatek jest tam z boku zamku i zaraz tam pójdziemy i wam go pokażemy, bo to jest taki element, że pamiętam, że kiedy byłam mała i tam wtedy przechodziłam, to robiłam tak, ale śmieszne. Teraz może już tak nie bawi, bo jesteśmy troszkę starsi, ale zobaczymy, jak wy na to zareagujecie. Chodźcie. No jest! Oto on! Czyli, nasz gagatek. Czyli o proszę bardzo, słuchajcie, no, czy nie robi nikt teraz pod nosem hihi? Że on tak sika? No jest to fajne, śmieszne. Też warto sobie tutaj zrobić zdjęcie, ale też filmik. Myślę, że to też jest taka wizytówka Bielska Białej. Jeżeli ktoś by chciał zakupić jakieś pocztówki, podejrzewam, że na połowie tych pocztówek na pewno ten sikający diabełek się znajdzie. A oprócz tego jeszcze dzisiaj w programie, Gosia, co? Pojedziemy na Szydzielnię. Nad Zaporę. Tak, nad Zaporę, dokładnie. Pojedziemy też do studia filmów rysunkowych. Powiemy wam o Reksiu, o Bolku i Lolku. Będziemy na ZWM-ie. Będziemy. A na koniec wam dopiero wyjaśnimy, dlaczego nasze miasto nazywa się Bielsko i Biała. Także zostańcie z nami, rozpoczynamy Miejską Listę prosto z Bielska. No to dotarłyśmy do miejscówki jakże słynnej w Bielsku Białej. Chyba każdy wie, że mamy taką górę, która zwie się Szydzielnia. Szydzielnia, tak, dokładnie. No to jest chyba taki najbardziej znany punkt Bielska Białej. Ja sobie myślałam dzisiaj, Gosia, że się tutaj pojawimy. To sobie pomyślałam, przecież tam jest taki piękny widok na górze, wow, dokładnie, ale będzie super. Dokładnie, no i chyba mamy niestety pecha, bo zobaczcie, co tam się dzieje. Tak, możecie sobie to wyobrazić, zwizualizować albo poszukać w internecie. Normalnie, gdybyśmy tutaj stały, to tam byłoby widać, że te wagoniki jadą do góry. I tam jest góra, tak. Która ma aż 1000 metrów nad poziomem morza. A teraz sobie po prostu to musicie wyobrazić. Więc zaraz się okaże, co tam na górze nas czeka. Z Gosią trzymamy kciuki, może te 6 tak. minut, bo chyba 6 minut się jedzie tym wagonikiem, może po tych 6 minutach nastanie światłość i tych chmur nie to będzie. Dokładnie, rozpędzimy te chmury. To co, idziemy wjechać na górę. Chodźcie. Niestety najgorszy scenariusz się potwierdził i tutaj na górze fatalna mgła, nic za bardzo nie widać, więc musicie nam uwierzyć na słowo, że tutaj na Szydzielnię warto przyjechać. Gosia, proszę potwierdzić, dlaczego warto? Dokładnie, no przede wszystkim stąd jest właściwie z wieży widokowej, która jest całkiem niedaleko, jest przepiękny widok, można zobaczyć Tatry, 17 szczytów. Na terenie Bielska Białej mamy. Bielska Białej, dokładnie. Następnie przepiękny widok na całą Bielsko-Białą, więc słuchajcie, jeśli będzie tu piękna pogoda, to przyjeżdżajcie.
To jest po prostu no, super, romantycznie, klimatycznie i warto po prostu tutaj przyjechać. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że to jest miejsce dla tych, którzy kochają góry i dla tych, którzy nie do końca za górami przepadają. Dlaczego? Mhm. Bo w naszym dzielni oczywiście możecie wejść na nogach, ale możecie też wjechać kolejką. Kawalon tak podchodzicie i jesteście w schronisku, więc jeżeli chodzi wam tylko o zrobienie zdjęcia i potwierdzenia w internecie, że kochacie góry i kochacie chodzić po górach, to na przykład możecie takie oszustwa, takie oszustwa dokonać. A jak zgłodniejecie, to tutaj możecie przyjść do schroniska. Słyszałam, że jest pyszne jedzenie, można się podobno też tam przespać. No i przede wszystkim schronisko w stylu alpejskim, z charakterystyczną wieżyczką. No nie wiem, czy widzicie je tak bardzo dokładnie, jeśli nie, to sobie jeszcze sprawdźcie w internecie, jak ono naprawdę wygląda, ale wierzcie mi, że robi wrażenie. Dokładnie. No cóż, no mamy nadzieję, że was przekonałyśmy i wpadniecie do Bielska. Jak będziecie w Bielsku, to zaliczycie Szczędzienie, a my teraz przeniesiemy się w zupełnie inne miejsce. To miejsce będzie trochę niżej, więc może tej mgły będzie Na pewno mniej. Nie będzie mgły, nie będzie. Będzie dobra pogoda, ale gdzie to będzie? No właśnie, no może na razie nie zdradźmy. Możemy wam tylko zdradzić tyle, że to miejsce dzisiaj zostanie specjalnie dla SKTV otwarte. Tylko dla nas, specjalnie wow. dla nas. Co to za miejsce, tego dowiecie się już za chwilę w naszym programie Miejska Lista. Oglądacie program Miejska Lista, dzisiaj prosto z mojego i gości miasta, czyli z Bielska Białej. Dzisiaj w sumie to nie jest tak, że Gosia oprowadza mnie, tylko tak w sumie razem teraz was oprowadzamy. Się no i teraz dotarłyśmy do bardzo, ale to bardzo fajnego miejsca, czyli jesteśmy, no właśnie, żeby było poprawnie, to powinnyśmy powiedzieć teraz jesteśmy na Zaporze. Ale wszyscy mówią co, że jesteśmy nad, no nad bo że pojedźmy nad Zaporę, żeby sobie ją pooglądać i popodziwiać. No tutaj to jeszcze, to jest nic, chociaż tak jest dużo zieleni i naprawdę wygląda to wszystko fantastycznie, ale to co zobaczycie tutaj, ten widok zapiera dech w piersiach. No zresztą zobaczcie sami. To miejsce nazywane jest Morskim Okiem w Bielsku. Co no, to jest takiego? Wygląda jak morskie oko. Tutaj znajduje się zbiornik wody pitnej. No, kiedy patrzymy na ten obrazek, aż by się chciało wskoczyć, chciałoby się popływać, wykąpać. Na kajaku, na prawda? Na przykład, albo chociaż na przykład na paddleboardzie, bo widzicie, jak tutaj jest tafla. Podejrzewam, że na paddleboardzie pływałoby się tutaj fantastycznie. No ale niestety nie można z wiadomych względów, no jeśli jest to woda pitna, którą potem w Bielsku mamy w kranie i możemy się jej napić, no to no wszyscy wiemy, jakby to się skończyło, gdyby była możliwość kąpania się tutaj. Dokładnie. Dobra informacja jest taka, że dwa razy do roku ta Zapora jest otwierana, więc dokładnie możecie stać w tym samym miejscu, w którym my teraz stoimy. Tak. Pandemia, wiadomo, trochę pokrzyżowała plany i nie było tych otwarć tyle, ile miało być, ale mam nadzieję, że to wszystko się już wkrótce zmieni i że będziecie mogli się tutaj przespacerować. Tylko musicie też przygotować na jeden mały minusik, że wtedy, kiedy ta Zapora jest otwarta, to jest tutaj naprawdę istny tłum. Tak, duży ruch. No ale zawsze można też do tej kawiarenki pójść, która się nazywa Krzywa Chata i na przykład wypić sobie jakąś pyszną herbatkę, zjeść ciasteczko, no i podziwiać te piękne widoki, które tutaj są wokół nas. No właśnie, z takimi widokami. Oczywiście można by pewnie gdzieś tam przejść na drugą stronę i tam też zza drzew podziwiać tą Zaporę, no ale jednak wydaje mi się, że najpiękniejszy widok jest z lotu ptaka, więc teraz zobaczcie, jak wyglądają ujęcia z drona, a ja przekażę wam garść bardzo ważnych, technicznych informacji dotyczących tego obiektu. Zapora ma prawie 100 lat, została zbudowana z betonu. Na zbudowanie jej zużyto aż 70 tysięcy metrów sześciennych betonu. Długość 300 metrów. Jeżeli chodzi o szerokość tutaj na koronie, to szerokość wynosi 3 metry, ale kiedy tama schodzi w dół, na dole szerokość wynosi aż 20 metrów. Jeśli chodzi o wysokość, wynosi ona 29,6 metra. A w zbiorniku znajduje się 1,3 miliona metrów sześciennych wody. To tak jakby w tym miejscu pojawiło się teraz 13 tysięcy tirów i każdy z tych tirów byłby wypełniony wodą. Na antenie SKTV wciąż trwa program Miejska Lista. Dzisiaj prosto z Bielska Białej, czyli z miasta, z którego pochodzi Gosia Andrzejewicz i z którego pochodzę ja. Teraz dotarłyśmy do kolejnego miejsca. Jest to studio filmów rysunkowych. Czyli bardzo bajkowe miejsce. Proszę, tutaj jest cała ekipa, która tutaj powstała. Co ciekawe, te filmy powstawały w czasach, kiedy nie było komputerów, kiedy nie robiło się animacji, kiedy to wszystko nie trwało przysłowiowych 5 minut, tylko zdecydowanie każda klatka. Musiała być narysowana, prawda? Tak. Przez jakiś
specjalistów, rysowników. Więc na przykład taki Bolek, który szedł odwiedzić Lolka, to podejrzewam, że to wszystko było rozpisane na jakieś, nie wiem, załóżmy 100 kartek. To miejsce jak najbardziej Wam polecamy, żeby sprawdzić, jak bajki robiło się kiedyś. Jest tam nawet takie małe kino studyjne, więc podejrzewam, że chyba głównie są tam wyświetlane właśnie bajki. A teraz jeszcze przeniesiemy się w kolejne miejsca w Bielsku, bo Bielsko bajkami stoi. Bajkowy bohater numer jeden, czyli tak. Reksio. Tak, taki chyba najważniejszy symbol Bielska, prawda? Rzeczywiście, kiedyś nie za bardzo ten Reksio był promowany u nas w Bielsku, ale rzeczywiście od kilku lat ktoś zrozumiał, że skoro Reksio powstał w studiu filmów rysunkowych w Bielsku, no to było fajnie się tym szczycić. No i jak typowy pomnik jest wymacany, czyli podejrzewam, że już istnieje taka legenda, że będziesz miał szczęście, jeśli pomacasz go albo po uszku, albo po nosie, albo tam po palcu wskazującym. Nie sądzę, że to prawda, ale podejrzewam, że ktoś sobie to wymyślił, skoro jest wymacany tylko w tych trzech miejscach. Tak. I nie wiem, ty, Gosia, czy ty wiesz, ale Reksio jest wandaloodporny. Wiem, dlatego że jest tak ciężki, że żaden wandal go po prostu nie może ukraść. I nie ma takiej możliwości, żeby został stąd zabrany bądź w jakikolwiek sposób zniszczony. No i idziemy teraz dalej do kolejnej postaci z bajki. No i proszę bardzo, oto oni, czyli kto taki, Gosieńko? Bolek i Lolek. Chyba nie ma w Polsce osoby, która nie wie, kto to taki. No dokładnie, każdy chyba, kto jest w naszym wieku i troszkę starsi, na pewno znają, prawda? No, tak, ja nawet słyszałam, że Bolek i Lolek zostały ogłoszone jedną z tych kultowych dobranocek. Oglądałaś na dobranoc Polka i Lolka? Oczywiście, że tak. Co ciekawe, kiedy postanowili zrobić taki pełnometrażowy film, czyli pełnometrażową bajkę o przygodach Bolka i Lolka, musieli namalować aż 60 tysięcy tych kadrów. Niesamowite, ile to misternej pracy ich kosztowało, prawda? Teraz wydaje mi się, że robienie bajek jest znacznie prostsze, więc trzeba docenić wszystkich tych, którzy pracowali w tym naszym studiu filmów rysunkowych w Bielsku, bo naprawdę zrobili fantastyczną robotę. Tak. To co, Gosia, ruszamy dalej? Ruszamy dalej. Trzeba pokazać im jak najwięcej wspaniałych miejsc z Bielska. Dokładnie. Cały czas wam pokazujemy, dlaczego warto przyjechać do Bielska. Zostańcie z nami, za chwileczkę kolejna miejscówka. Bielsko-Biała w roli głównej do tego wszystkiego Gosia Andrzejewicz, która też pochodzi z tego miasta, zupełnie tak jak ja. Jeżeli przyjedziecie do Bielska i jeżeli chcielibyście się z kimś tutaj umówić, to na 99% z tą osobą umówicie się właśnie tutaj, czyli... Tak. Czyli na Mostku, na ZWM. Dokładnie, tutaj na ZWM są knajpki, można sobie usiąść, można się napić oczywiście lemoniady. Tak. No i przede wszystkim można sobie zrobić zdjęcia. Coś mi się wydaje, że gdyby na Instagramie po hashtagu sprawdzić Bielsko-Biała, to ZWM na pewno będzie się bardzo, bardzo wysoko pozycjonował. Dokładnie, myślę, że będzie na pierwszym miejscu, a jest tu bardzo klimatycznie. I wiesz co, mi to przypomina taki mały Wiedeń. No bo w ogóle Bielsko to przecież jest mały Wiedeń, więc ja proponuję, Gosia, żebyśmy sobie klasycznie tutaj teraz na tym mostku zrobiły zdjęcie. Selfie, dobrze. Tak, dobra, to zaczniemy od pierwszego selfie. Czyli pierwsze zdjęcie w miejscu, w którym się robi w Bielsku. Zdjęcia mamy za sobą i zaraz pójdziemy na kolejne miejsce. Może nie do końca aż tak urokliwe, ale coś czuję, że i Gosia, no ja to na pewno, tak. Miałyśmy tam kiedyś sesję zdjęciową, chodźcie. Tak. Idziemy. Bardzo kolejna miejscóweczka, czyli słynna ulica Schodowa w Bielsku-Białej. Gosia, tak. Dlaczego taka słynna? Słynna dlatego, że chyba każdy, kto tutaj mieszka, zrobił sobie jakąś sesję zdjęciową. Ja pamiętam w dawnych czasach bardzo dużo tutaj było par młodych, które sobie właśnie w takim klimacie robiły te pierwsze sesje zdjęciowe. Z takich, nie wiem, czy dobrych, czy złych informacji, to już niedługo mają to wszystko wyremontować. W przyszłym roku ma to wyglądać wszystko zupełnie inaczej. Pytanie tylko. Czy zrobią to tak, że to wciąż będzie miało fajny klimat, czy zrobią to tak, że to będzie po prostu takie betonowe, niefajne miejsce? Ja myślę, że to będzie odpisowane, więc... Ale tak pozytywnie? Pozytywnie, dokładnie. No to póki jeszcze to wygląda tak, jak wygląda, zrobimy sobie z Gosią oczywiście pamiątkowe zdjęcie. O, super. Na ulicy Schodowej. No.
Super. To mamy to. A w przyszłym roku, jak przyjedziemy, to zrobimy sobie takie samo, tylko już o, tło dokładnie. Będzie nieco inne. Dobra, to ruszamy do kolejnej miejscówki do zdjęć. I oto właśnie jest miejsce numer 3, w którym warto sobie w Bielsku zrobić zdjęcie. Jak widzicie, jest to piękna secesyjna kamienica, prawda, Gosiu? Tak. No ale to nie jest tak, że ta kamienica jest tutaj najważniejsza. Najważniejsze są takie dwie żaby. I one są na wszystkich pocztówkach w Bielsku, we wszystkich albumach. I to jest taka wizytówka. Te żaby się zawsze z Bielskiem kojarzyły. Tylko, jak wiecie, mamy dzisiaj niesamowitego pecha. Na naszym dzielni była mgła, nie pokazaliśmy... Zamek był zamknięty. Murów, tak, nie mogliśmy z boku pokazać, więc doszliśmy do żab i proszę bardzo, spójrzcie tylko. Żab niestety nie zobaczymy dzisiaj, bo... Są w remoncie. Żaby się właśnie teraz remontują. Tak. Odłożyły trochę kasy i postanowiły, że teraz sobie chatę wyremontują. No cóż, teraz z Gosią ruszymy na most. Tak, miejmy nadzieję, że on nie jest zamknięty. Ale coś czuję, że istnieje duża szansa, że zaraz okaże się, że most jest również zamknięty. No to spieszmy się. Tak, zobaczcie, zostańcie z naszym programem, bo czuję, że może się jeszcze dużo wydarzyć. Gosia, to teraz twoja kolej. Opowiadaj, gdzie jesteśmy. No jesteśmy właśnie na moście, który dzieli Bielsko i Białą. No w zasadzie teraz już trochę połączył. Tak, połączył, dokładnie, ale w dawnych czasach dzielił. Między innymi co? Królestwo... Polskie i Królestwo Czeskie, bo ten most tutaj to jest w ogóle od zawsze. Dzielił też Polskę i Austrię. Jeszcze jak był stary podział na województwa, to też rzeczywiście to był tutaj podział. Mimo, że to było tak blisko siebie, to jednak tutaj biegła ta granica wzdłuż rzeki Białki, bo to tutaj płynie sobie Białka. Tak. Proszę bardzo, oto ona i dopiero w latach 50. ktoś wpadł na pomysł, że może by tak połączyć. No i w ten sposób mamy miasto, które zwie się Bielsko-Biała. Jaki piękny chmury. A ty jesteś z Bielska czy z Białej? Ja jestem z Bielska. Ja też, czyli psiapsiuły. Tak, jesteśmy psiapsiuły z Bielska. To chyba już wszystko dzisiaj w naszym programie? Wszystkim? Nie, jeszcze jest kropeczka nad i. No w sumie racja, no bo skoro cały dzień chodzimy po Bielsku i pokazujemy wam te fajne miejscówki, no to na koniec wypadałoby dobrze zjeść. Więc idziemy do miejsca, które jest w Bielsku. Tak, tam jest, to idziemy. No i to jest właśnie ten ostatni punkcik na mapie, czyli bar Pierożek. Najsmaczniejszy punkt chyba w Bielsku Białej. Nasi rodzice tutaj jedli. Tak. My też tutaj, ja pamiętam w liceum, to namiętnie tutaj przesiadywaliśmy z ekipą. Tak samo, dokładnie. I wydaje mi się, że o tej porze już chyba nie będzie tutaj pierożków, ani klusek na parze i naleśników, ale na pewno coś dobrego tam znajdziemy. Tak, bo jeśli chodzi o te najważniejsze pozycje, to właśnie one mają zawsze największe branie. No i przede wszystkim ta tablica z tym menu, która jest w środku, ona jest od samego początku dokładnie taka sama i najlepsze jest właśnie to, że kiedy pierożki się kończą, to wtedy pani może odczepić tam napis pierogi i pierogów w menu nie ma. Tak. No to my z Gosią idziemy zjeść, z wami się żegnamy. Gosiu, bardzo ci dziękuję. Ja też ci bardzo dziękuję za prowadzenie mnie, chyba mikrofonami się trochę zderzyłyśmy, wiesz? Ale dobra. Dobra, idziemy. No musiałyśmy się tak pożegnać. To pa! Moi drodzy, przyznam szczerze, że dzisiaj bym nie zasnęła spokojnie, myśląc, że widzieliście Szyndzielnię w takim stanie, w jakim była dzisiaj, na początku tego programu. Teraz przyznaję się bez bicia, słuchajcie, jest godzina 19, my cały program Miejska Lista z Bielska już zrobiliśmy. Gosia Andrzejewicz pojechała do domu, a że pogoda się poprawiła, to ja zaciągnęłam tutaj całą ekipę SK TV, żeby teraz tutaj na tym terasie widokowym, na szczycie Szyndzielni, żebyście mogli zobaczyć wreszcie to, czyli widok na moje fantastyczne, piękne Bielsko. Wiem, że wciąż nie jest perfekcyjny, bo zamglony, ale taki ogólny zarys jest. I mam nadzieję, że wiecie teraz, o co chodzi i co tutaj się dzieje, kiedy jest piękne, bezchmurne niebo. Tutaj nawet widać tak delikatnie, o tam jest Jezioro Żywieckie. A gdyby dzisiaj była taka żyleta pogodowa, to nawet tam byśmy mogli zobaczyć Tatry. No i przede wszystkim też chyba czas zobaczyć, jak z lotu ptaka wygląda schronisko na Szyndzielni, no bo skoro pogoda się poprawiła, to teraz wreszcie zobaczycie, jak ono wygląda. No to ode mnie to tyle. Pozwólcie, że ja się teraz będę napawała widokiem, bo mamy taki powoli już zachód słońca, więc jest idealnie.